No i co? Drugi raz, drugi raz. Drugi raz, Ewa, drugi raz. Tak, drugi raz zapłacili mi 2 miliony, słuchajcie, po to, żebym na YouTubie mówiła o tym, że mam koronawirusa. Nie, miał być żart. Mam nadzieję, że jakoś da się to szczęść, że to był żart. Nikt mnie za nic nigdy nie zapłacił, co jest związane z czymkolwiek w ogóle, z koronawirusem, z badaniami na koronawirusa i tak dalej. Ani jednego grosza. Ani jednego. Drugi raz? Dlaczego drugi raz choruję? Nie, moi drodzy, choruję pierwszy raz. Drugi raz mam w swoim ciele koronawirusa. Wtedy, te kilka tygodni temu, pamiętacie bardzo dobrze, o co chodziło, bo widzieliście tego vloga, jak nie, to was odsyłam serdecznie. Siemanko, witajcie w mojej izolacji. Mam koronawirusa. On jest cały czas na kanale. Byłam osobą bezobjawową i miałam wykrytego koronawirusa. Jego stężenie było na tyle niewielkie, a odpowiedź mojego układu odpornościowego na tyle wystarczająca, że choroba, czyli COVID-19, nie rozwinęła się. Po prostu to, co było mi polecane, co dla mnie było oczywiste, co zrobiłam i co teraz też będę robić regularnie, to badać poziom przeciwciał przeciwko koronawirusowi. Dzięki temu, jeśli to badamy z krwi, wiemy, jak wygląda poziom naszej ochrony przeciwko koronawirusowi. Można powiedzieć, że dzięki temu w pewnym sensie mamy wiedzę, czy się zakazimy, czy mamy możliwość kolejnego chorowania na tą samą chorobę. I wtedy, kiedy zbadałam, 3 tygodnie później, wynik bardzo mnie rozczarował, ale nie był to dziwny wynik jak na bezobjawową osobę. Czyli poziom moich przeciwciał był bardzo niski, taki, który nie zapewniał żadnej ochrony. Konsultowałam to z lekarzami, mówili, że to jest niestety normalne u bezobjawowych. No niestety, bo wiedziałam, że nie mam żadnego immunitetu, ale super, super sprawą jest to, że wiemy, że jest takie badanie i ono może określić właśnie poziom naszej ochrony. Teraz to, co widzicie, to jest dobrze. I zabiorę was teraz klipami we wcześniejsze moje dni, we wcześniejsze moje stadia chorowania. Teraz przynajmniej wiem, od kogo się zakaziłam. Czy teraz drugi raz podejmując decyzję, nie spotkałabym się z tą osobą? Nie, byłoby dokładnie tak samo, dlatego że nie było żadnego takiego zdroworozsądkowego powodu, dla którego ta osoba mogłaby mieć koronawirusa, więc nie zmieniłabym niczego, jakbym miała postępować jeszcze raz. Jeszcze jedno. Filmy nie będą w ogóle czasowo związane z tym, jakie jest stadium mojej choroby. Więc jakby let go, że jak dzisiaj widzicie film, to znaczy, że dziś jest jakiś pierwszy dzień, czy coś tam, czwarty, czy coś tam, nie? Jakby luz. Po prostu chillujcie, nie rozliczajcie ludzi za ich chorowanie. No. Bo każdy wie, który czego ma dzień, co powinien robić i co jest odpowiedzialne. Pozdrawiam, trzymajcie się w zdrowiu fizycznym i psychicznym. To jest super ważne. Dziś jest dzień czwarty. Postanowiłam to wszystko nagrywać, bo stwierdziłam, że będzie to wartościowe dla osób, które z jakiegoś powodu cały czas nie wierzą, ale też dla tych, którzy po prostu chcą się dowiedzieć, jak to jest, bo też byli w tej sytuacji albo mogą być, więc dzisiaj jest czwarty dzień i dzisiaj mam pogorszenie. Pierwszy dzień wyglądał tak, że obudziłam się zdrowa zupełnie i około 12 zaczęłam tak lekko czuć, jakby takie przeziębionko nachodziło. Już w okolicy godziny 14 już czułam wyraźną temperaturę. O 19 wróciliśmy z pracy do domu i ja już byłam, miałam trzęsawki z temperatury. Podchodziła mi temperatura pod około 40 stopni. Wzięłam dużą dawkę paracetamolu. Było mi na tyle lepiej, że po prostu zasnęłam, przespałam całą noc. Drugi dzień nadal miałam temperaturę i ona nie chciała w ogóle się zbić bardziej niż do 38,5. To było najniżej, jak się udało mi zbić. I właśnie to było bardzo dziwne i to, że miałam tą bardzo wysoką temperaturę, której nie da się zbić i żadnych innych objawów, a ja tak nigdy nie choruję, nigdy. Ja zawsze mam dwutorowe, albo jeden, albo drugi tor u mnie się idzie, albo zatoki i wtedy nie mam temperatury,
albo mam anginę i wtedy mam temperaturę i oczywiście całe migdały zawalone ropą. Tutaj patrzę do gardła, nic nie ma. Jeśli chodzi o zatoki, no to tak, no faktycznie troszeczkę upało, ale minimalnie, więc to był powód, dla którego stwierdziliśmy z Wojtkiem to, że mieliśmy nietypowe objawy właśnie, żeby zamówić badanie na koronawirusa, więc zrobiliśmy je od razu, drugiego dnia. Miałam problem w ten dzień ze zbiciem temperatury, ale wymieniłam paracetamol na peralginę i było znacznie lepiej. I trzeci dzień był taki, ulga nagle była, bo nagle mi ta temperatura na maksa puściła. Trochę w głowie huczało, w ogóle bardzo trudno mi się myśli. Bardzo. Nie jestem w stanie podejmować najprostszych decyzji i jestem taka rozchwiana emocjonalnie, że jestem w stanie się po prostu rozpłakać, decydując, żebym chciała kanapkę. W ogóle mam tutaj lampkę, dlaczego jej nie zapalę. O, ciutkę lepiej mnie teraz widzicie. Nie mam kompletnie sił i motywacji do niczego. Jakbyście mi dali, nie wiem, do jedzenia, czy cokolwiek w ogóle przynieśli, coś, co najbardziej lubię na świecie, to bym nie była w stanie się w ogóle uśmiechnąć. Bo czuję się taka zwalcowana, tak strasznie. I to jest bardzo trudne psychicznie. No i tak, no i właśnie trzeci dzień był, odpuściła ta temperatura tak mocno i się cieszyłam. I w czwarty, czyli dzisiejszy, przyszło pogorszenie, bo zatoki siadły tak mocno, ściskało mi łeb tak strasznie i mam problemy właśnie, żeby oddychać, co sprawia, że oczywiście już na samym początku dnia zaczęłam mieć ataki paniki, kłucie w klacie i w ogóle wszystko. Jestem kompletnie bezsilna i dzisiaj nie jestem w stanie zbić temperatury poniżej 37, to jest najmniej jak miałam. No i zobaczymy, co dalej. Ogólnie rzecz biorąc, każde laboratorium ma obowiązek zgłosić każdy wynik pozytywny do sanepidu. Teraz nie ma tak, że ktoś do was dzwoni, tylko dzwoni do was automat. I ten automat, słuchajcie, nie ma żadnych dla was wartościowych informacji, pomocnych, nic. My się czujemy o tyle w tym bezpieczniej z Wojtkiem, bo już znamy te procedury, bo je przerobiliśmy, ale... jak ogromnym stresem jest to, żeby się z tym wszystkim zapoznać, że nie wiadomo. Trzeba zgłosić, trzeba czekać na coś, nie można wychodzić, czy trzeba aplikację? No niby nie trzeba, nie jest obowiązkowa aplikacja, ale tak zostało nam powiedziane, że można. Tylko można, to znaczy, że nie trzeba, więc... I kaszel, jaki mam, to kaszel mokry w ogóle. Nie mam kaszlu suchego, nic. Mam raz na jakiś czas taki napad większy. I tyle. Strasznie się zmęczyłam, mówiąc. Kolejny dzień, dziś jest w końcu dzień, gdzie nie mam tak strasznie wysokiej temperatury, gdzie w końcu miałam siły w ogóle na to, żeby pójść umyć, bo wcześniej absolutnie takich nie posiadałam. W końcu mi nie boli całe ciało, ale od dzisiaj od rana nie mam kompletnie węchu. Nic a nic. Można mi podciskać cokolwiek pod nos, nie czuję nic, przez co jedzenie wydaje się takie... no w ogóle strasznie niesmaczne, nawet jak jem to, co lubię. Zadzwoniło dzisiaj wojsko, słuchajcie, do Wojtka. Pan z wojska zadzwonił do Wojtka zapytać się, czy tam wszystko ok, czy siedzimy w domu. Taki krótki bardzo wywiad i co jest śmieszne, nasz system się poprawia, bo słuchajcie, szczeli, bo wcześniej tego nie było wiadomo, te półtora miesiąca temu, że jak oboje jesteśmy chorzy, to nie trzeba do nas oddzielnych telefonów robić, tylko wystarczy jeden i zapytać jedno, a potem drugie. Kod bardzo pomaga. Bardzo pomaga. Cieszę się mocno, że mam partnera, że mam Wojtka, który bardzo delikatnie przechodzi chorobę i że mam jego wsparcie tutaj w domu. To jest niesamowite, bo ogólnie fizycznie jest to bardzo trudne, bo trochę jest tak, że jedne objawy ustępują, a przychodzą drugie. Bo teraz na przykład mam problemy z oddychaniem, także nie mogę wziąć oddechu normalnie do końca, bo od razu się krztuszę i strasznie kaszlę. Tak. No nie tak, akurat właśnie to tak miało znaczyć zupełnie co innego. Słuchajcie, nowy film, który nagram, na pewno będzie o tym, jak to jest, kiedy się nie ma w ogóle węchu i smaku, bo jest to śmieszne. Ja to postrzegam jako śmieszne, zakładając, że mi wróci, jak miałoby mi nie wrócić. To w ogóle nie jest śmieszne, ale
Jest to ciekawe, bardzo, bo jestem bardzo osobą wyczuloną na zapachy. Jestem osobą wyczuloną na wszystko, a zapachy, złe zapachy, jakby robią u mnie gigantyczną niechęć w ogóle, jakby jest naprawdę bardzo źle, więc wiecie, muszą być u nas zawsze śmieci regularnie wyrzucane, wszystko czyszczone, jakby no, nie może nic walić, bo ja w ogóle od razu odcina mi mózg w ogóle i ja nie mogę, bo po prostu czuję jakiś smród. Trzymajcie się ciepło, całuję was na odległość.